Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Miejskie inwestycje. Taksówka dla seniorów. Portret Kasprowicza. Miasto Inowrocław mimo epidemii prowadzi obecnie kilka dużych inwestycji. Ma też plany na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Na ten temat rozmawialiśmy z Ewą Witkowską, zastępcą prezydenta miasta Inowrocławia. Zgodnie z podpisanymi umowami oraz harmonogramem pracy wchodzimy w ostatni etap realizacji dwóch ważnych inwestycji na terenie naszego miasta, czyli budowy ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Marulewską i ulicę Szymborską oraz budowie przejścia podziemnego tunelu, który łączy dworzec PKP z ulicą Magazynową, przy której powstaje również parking. Jeżeli chodzi o budowę łącznika ulicy Długiej, aktualnie front robót odbywa się na skrzyżowaniu ulicy Marulewskiej i Długiej. Tam też prowadzony jest ruch naprzemienny. Wjazd w ulicę Długą jest zamknięty, ponieważ prowadzone są tam ostatnie roboty kanalizacyjne. Usuwamy kolizje energetyczne oraz sukcesywnie prowadzone są roboty przy budowie jezdni po stronie cmentarza. Jeżeli chodzi o budowę przejścia i tunelu łączącego dworzec PKP z ulicą Magazynową, tutaj prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz tunelu. Zamontowano wiatę rowerową, stojaki dla rowerów oraz konstrukcję zadaszenia szybu windowego. Trwa montaż ogrodzenia parkingu od strony torów kolejowych oraz rozpoczęliśmy montaż zadaszenia wejścia do tunelu. Rozpoczęliśmy również przebudowę ulicy Górniczej oraz kończymy budowę ulicy Prymasa Glempa w Inowrocławiu. Tutaj ta realizacja tej inwestycji dofinansowywana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku ulicy Glempa roboty podstawowe są na ukończeniu. Pozostaje do wykonania niewielki zakres robót brukarskich, nawierzchnia bitumiczna, warstwa ścieralna, dokończenie budowy oświetlenia. W przypadku ulicy Górniczej tutaj wprowadziliśmy czasową organizację ruchu. Dojazd do posesji przy ulicy Górniczej jest możliwy po drogach objazdowych i prowadzone są aktualnie roboty wielobranżowe, czyli rozbiórki krawężników, obrzeży, lokalnie nawierzchni chodników. Rozpoczęliśmy roboty kanalizacyjne w rejonie przyszłego łącznika ulicy Szymborskiej i Górniczej. Wytyczono część trasy, rozpoczęto rozbiórkę nawierzchni pod roboty teletechniczne oraz rozpoczęliśmy ustawianie krawężników na jezdni północnej. Miasto niebawem będzie też budować kolejne ścieżki rowerowe. Pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Inowrocławiu. Podpisaliśmy umowę z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i kwota blisko 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie kolejnych ścieżek rowerowych w mieście. W ramach tego zadania, które opiewa na kwotę ponad 3 600 000 złotych, powstaną ciągi pieszo-rowerowe w ulicy Metalowców, od ulicy Dworcowej do ulicy Karola Libelta oraz w Alei Okrężnej od ulicy Dworcowej do ulicy Wawrzyniaka. Będziemy również łączyć istniejącą ścieżkę rowerową w ulicy Staropoznańskiej poprzez ulicę Budowlaną do ścieżki rowerowej przy ulicy 59 Pułku Piechoty. Nowa ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy powstanie także w ulicy Gabriela Narutowicza od Alei Ratuszowej do Alei Powstańców. Inowrocławski Ratusz cały czas przypomina o darmowych kursach taksówek dla starszych mieszkańców Inowrocławia. Mowa o programie Taksówka dla seniorów. Na ten temat rozmawialiśmy z rzecznikiem ratusza Adrianą Herman. Trwa trzecia edycja programu Taksówka dla seniorów. Koordynacją tego zadania zajmuje się Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. W ubiegłym roku wykonano ponad 500 darmowych przejazdów, z których skorzystało ponad 150 seniorów. A kto może skorzystać z darmowych kursów? Każdy mieszkaniec Inowrocławia, który ukończył 70. rok życia, może skorzystać z
4 bezpłatnych przejazdów taksówką tam i z powrotem. Przewóz seniorów odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 19, a powroty z kursu mogą odbywać się maksymalnie do godziny 20. Kierunki podróży są ściśle określone. Mieszkańcy mogą udać się do szpitala lub przychodni specjalistycznej, do urzędu i na grup bliskich. Senior może podróżować maksymalnie 2 opiekunów. Taksówkę można zamówić z 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 22 439 0040. Rok 2020 to zgodnie z uchwałą rok kasprowiczowski w powiecie inowrocławskim. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, zorganizowanych zostanie wiele przedsięwzięć upamiętniających dokonania poety Kujaw. Tymczasem Muzeum imienia Jana Kasprowicza już teraz zaprasza na specjalny konkurs plastyczny. O konkursie rozmawialiśmy z Agnieszką Dzikiewicz z naszego muzeum. Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego oraz tych noszących imię Jana Kasprowicza w Polsce do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Portret Mistrza Jana. Co powinien wykonać uczestnik? Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną dowolną techniką i w wybranym przez siebie formacie na jeden z 2 tematów. To jest portret Jana Kasprowicza lub praca inspirowana życiem i twórczością Jana Kasprowicza. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można uzyskać w sekretariatach szkół lub w muzeum. Pracę należy wysłać pocztą na adres Muzeum imienia Jana Kasprowicza, ulica Solankowa 33, 88100 Inowrocław z dopiskiem Portret Mistrza Jana 2020 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mjksztuka@wp.pl. Termin zgłoszeń upływa 31 maja. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody, a ich dzieła wezmą udział w plenerowej wystawie. Serdecznie zapraszamy młodych artystów do zabawy. Zapraszam Was serdecznie na pierwszą lekcję z cyklu tańców karaibskich i w dzisiejszym odcinku zaczynamy od tańca salsa. Moi drodzy, w tańcach karaibskich, jak w tańcach latynoamerykańskich, charakterystyczna jest taka dosyć miękka pozycja, miękkie kolanka, lekki przechył do przodu i tego się trzymamy, tak? Broda podniesiona oczywiście. I moi drodzy, krok podstawowy. Unoszę lewą nogę i stawiam ją do przodu. Raz i wracam z powrotem na złączone nogi. Prawa w tył i wracam. Jest troszeczkę taki marszowy. Wysoko podnoszę kolanka i przód, pam, pam i w tył, pam, pam. Jeszcze raz, raz i dwa i raz i dwa. Przodu i w tył. Oczywiście dajemy jeszcze biodra po ósemeczce. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, góra dosyć rozluźniona, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi drodzy, spróbujemy z muzyczką. Bioderka i przód, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, bioderka. Luźne ręce dosyć. Bardzo dobrze. Razem ze mną. Jeszcze chwilę. I 2, 3, 4, 5, 6, 7, i. Bardzo dobrze. I kolejny krok. Kolejny krok zrobimy do boku. Odstawiam nogę w bok, przenoszę ciężar ciała, wysuwam biodra, dostawiam i w drugą stronę. I za każdym razem odrywam dosyć wysoko stopę. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te dwa kroki przód i w bok połączymy. Zaczynamy od lewej w przód. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w bok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2, 3, 4. I oczywiście próbujemy z muzyką.
jeszcze raz i hop. Dosyć nisko schodzę. I jeszcze raz, razem ze mną. Moi drodzy, w salcie oczywiście nie obejdzie się bez obrotów. Lekko się zdyszałam, wy pewnie też. Obracamy się. Krzyżuję nóżkę na przodu i teraz zobaczcie, przenoszę na nią ciężar ciała. Obracam się i wracam z powrotem na tą nogę, która była z tyłu. Jeszcze raz. Odbijam się z przodu i wracam. Obracam się na lewej, wracam na prawą. I zostawiam przy obrocie głowę ze spojrzeniem. Hop, tak? Ten obrocik dołączymy po kroku w bok, czyli przód, cztery, tył i bok, i teraz uwaga, obracam się, dostawiam nogę i od prawej w tył robię jeszcze jeden krok. Obracam się, dostawiam nogę i jeszcze jeden krok w tył. Od początku, przód, i tył, bok i bok. Uwaga, obrót, hop i krok w tył. I żeby dokończyć frazę muzyczną, kilka kroczków w miejscu, drypczemy na ram, pam, pam i ram, pam, pam. W miejscu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Jak macie miejsce, to można mieć z przesunięciem się w przód. Jak miejsca nie ma, to robimy w miejscu od siebie. Spróbujemy całość połączyć. Uwaga! Do przodu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, obrót. 2, 3, 4, w tył. 5, 6, 7 i w miejscu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz. 2, 3, 4 do przodu i w tył. Hop, bok. I bok, obrót i krok w tył i lekko się przesuwam do przodu, pam, pam, pam. Music. 2, 3 i przód. Ramionka i 2, 3, 4, 5, 6, 7, bioderka, obrocik, krok w tył i przód, 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 jeszcze raz i przód, tył i bok, obrót, krok w tył i w miejscu, pam, 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 rozluźniam ramionka, dech. Łapiemy o powietrze, po symetrze bioderka, rozluźniamy, rozluźniamy wszystko i jeszcze raz, przód i tył, bok, bok, obrót. Zobaczcie, że cały czas podnoszę stopy dosyć wysoko, jeszcze raz i bam, bam, bam i hop, bok. Obrót, w tył. Świetnie, moi drodzy. Bardzo dobrze. Jak na pierwsze zajęcie, to uważam, że na dzisiaj zupełnie wystarczy. Jeśli tańczyliście razem ze mną, to dziękuję serdecznie. Życzę sukcesów dalszych tańców, trenujcie. I zapraszam na kolejną lekcję z cyklu Tańce Karaibskie. Cześć. Thank you.
To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.